Was serdecznie. Bardzo lubię tu stawać i powiem jedno, że świadectwo wykona swoją pracę przez Ducha Świętego. Wiem dlatego, że jak tu przyjechałem pierwszy raz paręnaście lat temu, to byłem wystraszony, zatrwożony, siedziałem w tamtych rzędach i słuchałem świadectw. Słuchałem świadectw i rosła we mnie nadzieja, że jesteś też coś nowego dla mnie, że mogę odzyskać rodzinę, że mogę nie pić, nie palić, że mogę normalnie funkcjonować, że nie muszę ukrywać się przed wierzycielami, tak się to mówi? Tak. Że nie muszę się bać. I zrodziła się nadzieja właśnie dzięki świadectwom. Dzięki świadectwom, dzięki wykładom. Jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę przyjeżdżał do Ustronia, przywoził ludzi, no to pewnie bym nie uwierzył. Ale wiecie, kochani, to, że przywożę, to jeszcze nic. Ale za każdym razem, kiedy tu jestem, to za każdym razem Bóg mi coś przekazuje. Bóg mnie czegoś uczy. Bóg coś we mnie łamie. Tak jest za każdym razem. Kocham to miejsce, bo wierzę, że to jest miejsce Boże, że niebo jest tutaj otwarte, że płonie tu Boży ogień cały czas. A takie miałem marzenie, żeby się podzielić jednym wersetem dzisiaj. I Bóg sprawił, że mogę się podzielić. Zawieźliśmy siostrę i rękę, zdążyliśmy. Jest to z Ewangelii Jana, 14 rozdział, pierwszy werset. Niech się nie trwoży serce wasze. Chcę ci powiedzieć, przyjacielu, niech się nie trwoży serce twoje. Jesteś w dobrym miejscu. Ale tak jak mówił pastor dzisiaj, musisz dokonać wyboru ty. Ja kiedyś dokonałem wyboru. Byłem wystraszony. Dokonałem wyboru. Wróciłem stąd na Zamkową. Byłem 7 lat osobą bezdomną. Bóg mi oddał rodzinę. Uwolnił z nałogów. Ja dzisiaj mówiłem w grupie świadectwo i Duch Boży mi właśnie przypomniał te momenty, kiedy padłem na kolana przed moimi dziećmi. Prosiłem je o przebaczenie. Kiedy miałem marzenia, żeby tu przyjeżdżać z rodziną, przyjeżdżam z żoną, którą bardzo kocham. Od 8 lat jesteśmy małżeństwem i jesteśmy zgodnym małżeństwem. Czasami może są pozory inne, ale my się kochamy. Kochani, jeżeli jesteś gdzieś tu potargany, że nie wiesz, co z sobą zrobić, boisz się zaufać, to niech się nie trwoży serce twoje. Bóg ci da wolność, ale musisz się otworzyć, musisz poszerzyć swoje serce na Niego. Bo nie ma innego wyjścia. Bóg nie ma innego planu dla twojego życia. Ma plan A. Posłał swojego Syna na krzyż. Po to, abyś ty mógł żyć. To On uwierzył w to, że ty będziesz Jego Bożym dzieckiem. To On uwierzył w ciebie. 45 lat. Wydawało mi się, że żyję takim, wiecie, życiem fajnym. A co tam? Mi się nie podobało, strzeliłem drzwiami, poszłem się nachlałem i było fajnie. Kto mi będzie mówił, co ja mam robić? Ja lepiej wiedziałem. Konkubinat 17-letni. Dzieci chodzące ze spuszczonymi głowami. Pamiętam, jak Mirek dzisiaj śpiewał. Bardzo lubię tą pieśń. Jedna zwrotka, jeden refren tej pieśni mnie zawsze powala, bo ja pamiętam, jak przychodziłem do domu nawalony, pukałem, bo żonka mnie nie chciała wpuścić, a Olka stała pod drzwiami i mówiła: ta mamusiu, otwórz, bo tatuś idzie. Teraz nie ma takiej potrzeby. Jeżeli słyszałeś tą pieśń, to Duch Święty do ciebie przemówił, że dzieci czekają. Leży na tobie odpowiedzialność za ciebie, za twoją rodzinę. Biblia mówi, kładę przed tobą życie i śmierć, ale ci radzę, wybierz życie, abyś żył ty i twoje pokolenia. Ja uwierzyłem, zakochałem się w Chrystusie. Chociaż były momenty, kiedy drwiłem sobie z tego, że umarł za mnie. Do
byłem już w takim stanie, że wychodziłem do, w Bochni wtedy mieszkaliśmy, wychodziłem pod knajpę. To mnie sąsiedzi, którzy wydawali się fajni, omijali takim łukiem, żeby im czasem nie zaczepił. Dzieci nie wysyłałem do szkoły, bo pieniądze na jedzenie przepiłem. Z dziećmi uciekałem do Krakowa, bo nie miałem za co czynszu zapłacić. Tak ich kochałem, tak mi się wydawało, że wszystko w porządku. A one biedne za ojcem jak w dym. Miałem za co przepraszać. Wiecie, przebaczyły mi. Miałem za co przepraszać. Dlatego chłopie, nie zastanawiaj się. Jak wiesz, jakaś iskierka miłości do twoich dzieci, a wierzę, że tej iskry jest bardzo dużo. Jeżeli jest jakaś iskierka nadziei, to się nie zastanawiaj. Mój umysł nie przyjmował, że ja mogę nie palić. 3 paczki paliłem dziennie. Niemożliwe, żebym ja nie palił, bo ja oślepnę, ale z drugiej strony to będę miał więcej kasy, nie? Bóg mi dał wolność, widzę, a pieniędzy też nie mam. Wszystko, co mam, wszystko, kochani, co mam, to mam od Boga. Bóg nam daje wszystko. Zaopatruje. Słowo Boże mówi, szukajcie Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jakby mi ktoś kiedyś powiedział, że będę prowadził kościół uliczny, że wyjdę na pawią, tam gdzie spałem w ogrzewalni, na materacu, że będę głosił tam Boże Słowo. 90% osób, które przyjechały dzisiaj z Krakowa, to są osoby, które słyszały Boże Słowo w kościele ulicznym. Nigdy bym w to nie uwierzył. Taki jest Bóg. Tak jak powiedział Mirek, że stoi Boży cud, to ci mówię, tu stoi Boży cud. I jest to też miejsce dla ciebie. Myśmy w ciebie uwierzyli. Tak jak Biblia mówi o 4 przyjaciołach, którzy ściągnęli dach i postawili paralityka przed Bogiem, przed Jezusem, bo oni mieli wiarę. I te osoby, które cię tu przywiezły, mają wiarę. Cała misja Nowa Nadzieja ma wiarę. W to, że się zakochasz w Chrystusie. W to, że ci da nowe życie. Uwierz Chrystusa, będzie zbawiony ty i twój dom. Wiecie, ja nie chcę mówić to, co się działo w starym życiu, bo nie ma sensu. Chcę mówić to, co się dzieje teraz, to jak Bóg nam błogosławi, jak Bóg o nas dba. Mieliśmy marzenie. Tak trochę zazdrościłem Jurkowi, że tak wszędzie wyjeżdża. A ja musiałem zostawać z kościołem, on sobie jechał, on o tym wie. I tak troszkę mu zazdrościłem. Wiecie, kochani, nasz wyjazd do Ustronia z moją żoną jest dla nas cudownym urlopem w roku. My mamy tylko te dni dla siebie, jak siedzimy tu w ławce. Ale kochamy tą służbę. I dostaliśmy, pamiętacie Zenka, on przyjeżdżał z Jaworzna, grał tu owieczkę. Pojechał do Irlandii, ożenił się chłopak, fajną ma kobietkę, żonę. I mówi, Jurek, mój kościół was zaprasza, sponsorujemy wam tydzień pobytu, żywność, spanie, jedzenie, no ale musicie sobie załatwić podróż sami. To wiecie, jak to powietrze z baloników schodzi, nie? To tak z nas zeszło. No bo nie mamy kasy. I Bożenka mówi, no to nie polecimy. Ja mówię, Bożenko, jak Bóg będzie chciał, aby nas tam użyć, to polecimy. 2 tygodnie temu podchodzi do mnie brat i daje mi pieniądze. Wysłaliśmy, już mamy bilety, lecimy. Taki jest tatuś. I co dziwne, lecimy w tym samym terminie, co Jurek. On się ucieszył. Kochani, serdecznie was chcę pobłogosławić, pozdrowić. Nie dajcie sobie wyrwać diabłu. Diabeł przyszedł po to, żeby zażynać, zabijać. A Jezus daje nowe życie. Nieważne, ile masz lat, jak tu powiedziała siostra. Agnieszkę znam tyle lat. Też w Zawierciu było, wydawało mi się, że jestem taki wielki lider. Pojechałem tam do służby. Na kolanach zimą do Krakowa wróciłem do rodziny. To ma być Boży plan, nie mój. Lubię mówić, że jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu powiedz o swoich planach. To ma być Boży plan do twojego życia. Jezus mówi, że owce Jego znają Jego głos. I dzisiaj Jezus mówi do ciebie przez pastora, przez świadectwa, przez pieśni. Przyjdź do mnie, ja czekam. On stoi na progu i czeka.
Nic nie musisz zrobić, tylko uwierzyć. Powiedzieć: tak, Boże, ja chcę. Słowo Boże mówi: skosztuj, jak dobry jest Pan, za darmo. Do marketu idziesz, są jakieś promocje, to lecisz, nie? Wiem, co mówię, bo jak miałem powolny obchód miasta, to też tak latałem. Ale tu jest promocja. Skosztuj, jak dobry jest Pan. Jeden psalm tak mówi. Za darmo. A ja ci gwarantuję, że nie będziesz narzekał. Ja ci gwarantuję, nie będziesz narzekał, dlatego że nikt i nic cię nie oddzieli od Bożej miłości. Amen.